zespół Idei Śląska miał bardzo udany ostatni ten tydzień po tym dramatycznym meczu przeciwko Deguście Malfarb, który oglądaliśmy w Trójce Regionalnej w środku tygodnia. Grał ostatni mecz Euroligi i wygrał w Hiszpanii z Unicają Malaga jednym punktem. Bardzo chwalony był za ten mecz zespół wrocławski za doskonałą grę w obronie i Leszek Karwowski zdobywa kolejne punkty dla zespołu Polonii Warbut Warszawa. Mówiłem o historii tego klubu. W zasadzie można powiedzieć, że od trzech sezonów jest on budowany niemal od podstaw. Kiedy spadł do drugiej ligi, kilka sezonów tam spędzonych, tak nie mógł się podnieść i przed trzema sezonami przyszła grupa młodych ludzi, która postanowiła odbudować tradycję, odbudować to, co było kiedyś w tym klubie. Jeszcze jeden celny rzut za trzy punkty Waltery Jeklin. I rzeczywiście to się udało, przebojem awansowali do drugiej, potem do pierwszej ligi. Tamten sezon zakusy były dużo większe nawet, bo skład był budowany od razu bardzo mocny. Dominik Tomczyk próbuje szybko odpowiedzieć i udało się na rzut Waltera Jeklina. Odpowiada również trzypunktowym rzutem Dominik Tomczyk, ale wciąż 15 punktów przewagi Polonii Warbut Warszawa. W tamtym sezonie wydawało się, że Polonia już w tamtym sezonie awansuje do czołowej grupy zespołów. Ostatecznie zakończyli rozgrywki na 9. miejscu, a był nawet taki moment, że była Polonia mocno zagrożona spadkiem. Dwa błędy w jednym, można powiedzieć. Teraz Waltera Jeklina, nie dość, że upłynął czas 24 sekund, to jeszcze był błąd podwójnego kozłowania. Ostatnie 2 minuty z sekundami trzeciej kwarty. Wyraźne prowadzenie zespołu warszawskiego, który bardzo ambitnie, bardzo aktywnie tutaj broni. Ale trzeba powiedzieć i popatrzeć, zresztą to widać na boisku, jak dobrze budowany ten zespół jest. W tej chwili praktycznie trener Jarosław Zyskowski ma 10, 12 koszykarzy za 3. Miłosierdo! Już w kilku wcześniejszych meczach, odkąd jest tutaj we Wrocławiu, pokazał, że jest wyjątkowo uzdolnionym rzutowo. Jeszcze raz za 3 punkty. Kto wie, jak potoczą się koleje tego meczu. Obyśmy mieli podobny mecz jak ten przed tygodniem. Te punkty nie zostały zaliczone. Przewinienie niesportowe widzimy wyraźnie, umyślne, zasygnalizowane przez sędziego Wacława Woźniewskiego, kiedy wychodził już na czystą pozycję Dominik Tomczyk. Specjalnie przytrzymywał go nieprawidłowo, już nie mający szansy złapać tej piłki Goran Kalamiza i przewinienie niesportowe. Już jedno takie mieliśmy w pierwszej połowie, również podobna akcja, przechwyt zespołu wrocławskiego. I również Dominik Tomczyk wtedy był faulowany, ale przez Grudzińskiego. Piłka w dalszym ciągu dla Wrocławia. Pacesas. Znowu wcześniej przewinienie Krzysztofa Sidora. W tej trzeciej kwarcie zespół warszawski ma już 5 fauli, a więc rzuty wolne dla Pacesasa. Wrocławianie na razie 3 przewinienia. Zmalało to prowadzenie zespołu z 19 punktów. Rzuty wolne. Widzimy reakcję trenera Andrzeja Urlepa. Tych rzutów wolnych koszykarze wrocławscy sporo nie wykorzystali. Widzieliśmy już w tej kwarcie niewykorzystane. No i to szczególnie dotyczy Pacesasa. W pierwszej połowie miał również 2 rzuty wolne, nawet 3, bo był ten jeden z nich był poprawiany, ponawiany, bo błąd był któregoś z zawodników Polonii i żadnego z tych 3 rzutów wolnych Pacesas nie trafił. Teraz również dwukrotnie pomylił się z linii rzutów wolnych. Grudziński do Jeklina. Bardzo ładne odegranie do Havrili, który jakoś mimo swej dużej masy i takiej wydawałoby się ochoty do gry wręcz, jednak rzadko znajduje sobie miejsce tuż pod koszem, wypychany przez obrońców wrocławskich, szuka gdzieś tam jednak miejsca na drugim, trzecim metrze od kosza.
Rzut Havrili był niecelny. Zresztą to ciekawa sytuacja. Havrila dopiero w dzisiejszym meczu, a to jest trzecie spotkanie w polskiej lidze koszykówki w tym sezonie, znowu w ostatniej sekundzie oddawany rzut przez Miłosierdowa, bo dobra obrona spowodowała, że wcześniej nie znaleźli okazji do rzutu gracze wrocławscy, ale Miłosierdow nie trafia, rozpoczną warszawiacy. Wracam do Havrili. Havrila w dwóch poprzednich spotkaniach zdobył tylko 3 punkty, ale wszystkie 3 z rzutów wolnych w dzisiejszym meczu. Dopiero po raz pierwszy udało mu się w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w tym sezonie trafić z gry. Właśnie Amerykanin przy piłce. Kolejny faul w ataku drużyny warszawskiej. Padał już 2-krotnie na obrońców Karbowski. Również Havrila, chyba to jest też drugi jego faul popełniony w ataku. Ostatnie 30 sekund trzeciej kwarty. 11 punktów przewagi zespołu warszawskiego. Przypomnę, po 2 kwartach było 15 punktów. Rywalizacja Jeklina i Miłosierdowa. Drugi faul Słoweńca. No, na pewno nie stał dobrze ustawiony. Ładnie zmienił kierunek ruchu Miłosierdow i nie zdążył już. Nie zdążył już Jeklina. Wciąż nie trafiają, wolnych gracze idei Śląska Wrocław. O, można tu wysnuć pewne analogie do, proszę bardzo, do pierwszego meczu w Warszawie, ale tam z kolei to zespół Polonii Warbut miał strasznie dużą liczbę niewykorzystanych rzutów wolnych, co przy przegranym meczu zaledwie 6 punktami, wtedy 83-77, też mogło mieć znaczenie. Jeklin i Havrila, niezastawiony przez Szybilskiego, niepowstrzymany przez Tomczyka, ustala wynik po 3 kwartach. 55-42, 13 punktów przewagi a zespołu Polonii Warbut, a przed nami już tylko 10 minut gry. 10 minut gry w normalnym czasie, gdyż jak wiemy, wszystko jeszcze tu się może zdarzyć. Podobnie dość znacznie, dość wysoko przed tygodniem we Wrocławiu, w innej hali, w hali Orbita, prowadzili koszykarze Degusty Malfarbu, a jednak wrocławianie doprowadzili do dogrywki i ostatecznie wyraźnie wygrywając tamten mecz. Patrząc na dzisiejsze wyniki, na dzisiejsze rozstrzygnięcia w polskiej lidze koszykówki, można już śmiało powiedzieć, że coraz bliżej Polonia Warbut Warszawa jest awansu do czołowej szóstki. No, gdyby dzisiaj tutaj wygrała we Wrocławiu, to już będzie pewna, bo będzie miała wtedy 31 punktów, będzie miała na pewno tą 5. lokatę, a 7. w tej chwili w tabeli Legia Warszawa ma po dzisiejszej porażce z Anwilem 28 punktów i już nie będzie w stanie w 2 kolejkach odrobić strat do zespołu Polonii. A więc wielka szansa rzeczywiście dla podopiecznych Jarosława Zyskowskiego, który został tutaj bardzo ciepło przyjęty we Wrocławiu. Wiele, wiele sezonów, można powiedzieć, że większa część kariery przecież spędzona właśnie tu we Wrocławiu, w Gwardii i w Śląsku Wrocław. Krótki pobyt za granicą, gra w lidze belgijskiej, znakomitego koszykarza, reprezentanta Polski, wielkie zaufanie, patrząc nawet na ostatniego jego szkoleniowca, który prowadził go tutaj właśnie w zespole wrocławskim, Andrzeja Urlepa. Wielkie zaufanie miał do i często korzystał z usług Jarosława Zyskowskiego. Andrzej Urlep w takich trudnych sytuacjach, wpuszczając go na, jako w trudnych sytuacjach. Ale wiele skorzystał, widać, Jarosław Zyskowski, który dość szybko z boiska przeniósł się na ławkę trenerską. Był nawet okres, że był grającym trenerem właśnie w Polonii, a teraz już całkowicie zajął się tylko prowadzeniem zespołu i to prowadzeniem zespołu z bardzo dobrym skutkiem. Miłosierdow. Początek 4. kwarty. 13 punktów przewagi Polonii Warbut. Miłosierdow na czystej pozycji. Trzeci celny rzut Miłosierdowa chyba już w tym spotkaniu. Na pewno jeden miał w pierwszej połowie, a tutaj już co najmniej 2-krotnie też, jak przypominamy sobie, w drugiej połowie trafił Rosjanin. Krzysztof Sidor. Daleko od kosza, wciąż daleko od kosza Havrila.
Jeklin też odpowiada za trzy, ale nie trafia i Havrila właśnie nie zdąży ustawić się na tyle szybko pod koszem, by zebrać piłkę. Miłosierdow, Adomaitis za trzy, kto zbierze piłkę? O, najniższy w tym towarzystwie pod koszem Walter Jeklin. Doświadczony, wielce doświadczony koszykarz, mówię o Jeklinie. W Polsce już kolejny sezon, rozpoczynał swoją karierę w Polsce w zespole toruńskiego AZS-u. Wtedy był, można powiedzieć, opoką drużyny toruńskiej. Na nim spoczywało i rozgrywanie, i zdobywanie punktów. Później gra w zespole Pruszkowa, Spójnia, ale w Spójni był bardzo krótko w zeszłym sezonie i już końcówkę poprzedniego sezonu był koszykarzem Polonii Warmii. Piotr Szymiński. Maleje przewaga zespołu Polonii Warbut. Tej kilkunastopunktowej zostało 8. Faulowany przez Dominika Tomczyka Jeklin. Teraz zastosowali inny manewr, nieco poloniści. Teraz oni szeroko rozstawieni zostawili dużo miejsca dla Waltera Jeklina, który próbował tam przedrzeć się indywidualnym wejściem pod kosz. Faulowany przez Tomczyka Słoweniec ma szansę zdobycia kolejnych punktów z linii rzutów wolnych. Znakomicie uzdolniony rzutowo. Bardzo inteligentny koszykarz, władający 5 językami, bardzo kontaktowy i to widać na boisku. 10 punktów przewagi Polonii Warbut. Faulowany przez Jeklina, ale nie będzie rzutów. Popatrzmy wcześniej jeszcze w ocenie sędziów Wacława Woźniewskiego i Zdzisława Wojciechowskiego. Faulowany był gracz wrocławski. Szybilski do Pacesasa. Teraz znakomicie Miłosierdow. No, w ostatnim okresie na jego barkach spoczywa głównie zdobywanie punktów. Bardzo aktywny, widzieliśmy rzuty z dystansu, teraz efektownie pod kosz. I trener Andrzej Urlep, no ciekawa dosyć piątka, praktycznie bez takiego klasycznego centra. Jest niby Piotr Szybilski, ale jest aż 3 graczy obwodowych, 3 niskich koszykarzy. Jest Hawkins, jest Pacesas i jest Miłosierdow. Ponadto na skrzydle Paweł Wiekiera, który w ostatnich meczach imponował również skutecznością za linii 6 metrów 25 centymetrów. Nie miał szans zebrać tej piłki Hawkins. Poradził sobie Jurkunas, Kalamiza nieskutecznie i tam przebiegający Jurkunas do tej piłki rzeczywiście był przytrzymywany przez Pacesasa. Już bliski złapania tej piłki, ale przytrzymywał go Litwin, a więc dwóch Litwinów tutaj walczyło ze sobą. Jeszcze jedna zmiana w drużynie warszawskiej. Za Grudzińskiego Richard Taylor. John Richard Taylor, znakomicie znany z występów przez 2 sezony w drużynie Czarnych Słupsk. Właśnie on przy piłce. Świetnie skaczący, mimo, można powiedzieć, skromnych warunków fizycznych jak na skrzydłowego, ale świetnie skaczący. Jeszcze jedno przewinienie. Oj, nieszczęśliwy jest ten Jurkunas w dzisiejszym meczu. 5 faul Litwina. Nie miał dużo pożytku trener Jarosław Zyskowski. Dobrze Szybilski, znakomicie Szybilski widzimy w tej powtórce. Ustawiona pozycja obronna, potem przesuwał się już po linii poruszania się litewskiego gracza. 57-50. 7 punktów przewagi. Przypomnę, najwyższe prowadzenie zespołu warszawskiego to 19 punktów. Świetnie, świetnie Miłosierdow. Szybilski
faulowany przez Taylora. O, warszawscy koszykarze, myślę, nauczeni przez Jarosława Zyskowskiego, który w latach swojej kariery znany był z tego, że jak już faulował, to przeciwnik odczuwał ten faul i rzeczywiście w większości akcji koszykarze wrocławscy, mało jest takich sytuacji, że wrocławianie mają szansę dodatkowego rzutu. Rzeczywiście jak już są faulowani, to tak, żeby nie zdobyć punktów. Tym razem dwa razy skutecznie z linii rzutów wolnych Szybilski i już tylko 5 punktów przewagi. Kalamiza. Avrilla. O, blisko, wreszcie dogranie w pobliże kosza do amerykańskiego centra i ten poradził sobie z dużo niższym Miłosierdowem. Jeszcze raz Miłosierdow i znów faulowany, znów rywalizacja tej dwójki Amerykanina i rosyjskiego rozgrywającego. Próbował Taylor i tam pomagający Havrila fauluje Miłosierdowa. A Miłosierdow raczej dobrze wykonuje rzuty wolne w dzisiejszym meczu. To nieszczęście najbardziej dotknęło tylko pasę Sasa. Dwa razy skutecznie. 5 punktów przewagi, ale jeszcze sporo grania w tym meczu. Kalamiza. Szybka decyzja. Chorwata. O, po raz kolejny szybko decyduje się. Te akcje są krótkie, ale nie przynoszą skutku. Miłosierdow. On najczęściej przy piłce. Pacesas. Biekiera, czysta pozycja, nie ma nikogo przy nim, ale nie ma celnego rzutu i nie ma nikogo z wrocławskich koszykarzy w pobliżu obręczy, by zebrać tę piłkę. Swobodnie, spokojnie Karwowski, a rozpoczyna akcję Walter Jeklin. Sam, znowu sam, pięknie jak między tyczkami slalomowymi. Mamy teraz igrzyska w Salt Lake City i może jeszcze też patrzył na tych najlepszych narciarzy, jak oni sobie radzą, Walter Jeklin. Hawkins do Pacesasa. Miłosierdow jeszcze raz za trzy, jeszcze raz. Kapitalny mecz w wykonaniu Miłosierdowa i teraz szybko przerywa tę dobrą passę trener Jarosław Zyskowski. Z 19 punktów, jakie mieli koszykarze Polonii Warbut, na 5 minut i 26 sekund do zakończenia meczu pozostało już tylko warszawskim graczom 4 punkty przewagi, 61-57. Kapitalna druga połowa w wykonaniu Miłosierdowa. Aleksander Miłosierdow, 193 cm, 22 lata, początek tego sezonu w Bolonii, skiperze Bolonii, ale tam nie bardzo mógł znaleźć sobie miejsce w podstawowym składzie. Poza tym problemy zdrowotne i został w tej chwili wypożyczonym z włoskiego zespołu tutaj do Idei Śląska Wrocław i rzeczywiście stał się bardzo ważnym, bardzo istotnym graczem już w niejednym spotkaniu. Przypomnę mecz, który również transmitowaliśmy w regionalnej trójce przeciwko zespołowi MKS-u Blachy Pruszyński. Wtedy również Miłosierdow całą serią rzutów za trzy punkty zdobywał dla wrocławian punkty, ale ostatecznie przegrali ten mecz gracze Idei Śląska Wrocław. Trener Andrzej Urlew po poprzednim meczu, kiedy zapytałem, dlaczego Miłosierdow z Legustą Malfarb nie grał tak dużo, bo też grał bardzo dobrze, mówił, że ma jeszcze problemy kondycyjne i widząc to również w tej chwili po tej całej udanej serii dobrych zagrań Miłosierdowa, na razie Rosjanin na ławce rezerwowych, pozwala odpocząć mu trener Urlew. Kontratak i nieprawidłowo zatrzymany Adamaitis. Faulował po raz czwarty w tym meczu Havrila, a więc kłopoty z faulami wysokich graczy w Polonii Warbut. Nie ma już Jurkunasa. 4 faule ma na swoim koncie Havrila. Również 3 przewinienia Leszka Karwowskiego, a więc problem rzeczywiście.
wśród wysokich może zrodzić się w drużynie Polonii Warbut. Przypomnę, podobny problem miał trener Andrzej Kowalczyk przed tygodniem, kiedy dość szybko, właśnie mniej więcej w tym momencie 5-6 minut do końca, za 5 fauli opuścił boisko Konstantin Furman. Bacesas. Adamaitis. No, ten mecz na pewno nie jest udany w wykonaniu litewskiego skrzydłowego. Kalamiza. Avrilas i Szybilski. Po obwodzie gracze Polonii. Taylor. Skutecznie. Skutecznie i jeszcze z faulem. Szansa na trzypunktową akcję. Zaliczone dwa punkty i przewinienie Piotra Szybilskiego. No i widząc, to jeszcze raz ta akcja, ale widząc nie najlepszą dyspozycję Dainiusa Adomaitisa, trener Andrzej Urlep powraca do ustawienia z Miłosierdowem na boisku. Na ławkę rezerwowych usiadł również Paweł Wiekiera, a pojawił się na boisku Dominik Tomczyk. Hawkins. Od dłuższego czasu na placu gry nie ma Amerykanina Wrighta, a on miał dobry okres w drugiej kwarcie, na początku trzeciej. Zbiera Taylor, ach, znakomicie wyskoczy. Widzieliśmy, jak sprężynę w nogach, z łatwością lekko zgarnął tę piłkę rywalom. Kalamiza i Pacesas. Pomoc od Szybilskiego, ale teraz właśnie nie ma nikogo przy Karbowskim. I jeszcze jeden celny rzut za trzy punkty. Znakomicie rozgrywają te akcje koszykarze Polonii Warbut. To ściągnięcie obrońców, zagęszczenie strefy podkoszowej i potem odrzucenie piłki na obwód. A tam straszą celnymi rzutami gracze podopieczni Jarosława Zyskowskiego. Ileż tych rzutów celnych już za linii 6 metrów 25 centymetrów. I to pozwala w tej chwili na 3 minuty 40 sekund do końca na wciąż kontrolowanie, można powiedzieć, gry. 7 punktów przewagi, już więcej, przepraszam, 10, bo to przecież był teraz celny rzut za 3 punkty. 10 punktów przewagi zespołu Polonii Warbut, 67 do 57. No, stawka tego meczu dla polonistów rzeczywiście jest bardzo znaczna. Mówiłem wcześniej, zwycięstwo tu w hali ludowej na 100% gwarantuje już dzisiaj na dwie kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej podopiecznym tego trenera Jarosława Zyskowskiego awans do czołowej szóstki, a więc już spokój, można powiedzieć, w rozrywkach. Już nie trzeba się martwić o to, czy się utrzyma na przyszły sezon, ale przecież ja myślę, że ambicją i celem obu zespołów, zarówno Idei Śląska Wrocław, co jest niejako zrozumiałe, gdyż od wielu sezonów ten zespół walczy o tytuł mistrzowski, najczęściej go zdobywa, ale również i dla polonistów myślę, że w tym sezonie celem nie jest tylko utrzymanie się w ekstraklasie, ale sięgnięcie o jak najwyższych, osiągnięcie jak najwyższej lokaty. Dobre występy w lidze, przeplatane są również bardzo udanym startem w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. Zespół Polonii Warbut Warszawa wygrał pierwszą fazę grupową. Teraz w drugiej fazie, gdzie grają w takich podgrupach po cztery zespoły w walce o Final Four. No, na razie można powiedzieć, że ze słabszym nieco skutkiem. Ostatnio przegrana nawet na własnym parkiecie z London Towers, przegrana w Bułgarii z Bułgarami, wygrana z Jambolem u siebie, ale jest to znakomity poligon dla właśnie tej całej grupy zawodników. Jeśli nawet nie gra w meczu Polskiej Ligi Koszykówki tu w Ekstraklasie Polskiej, to ma potem możliwość taki koszykarz grania w naprawdę poważnych zawodach, poważnych rozgrywkach, gdzie występują naprawdę silne drużyny, które przecież grają nawet w Eurolidze i tam z takimi zespołami rywalizują, spotykają się poloniści. Kalamiza. Pacocha. W pierwszym meczu
Bardzo dobry występ, mówię Robercie Pacosze, przeciwko wrocławianom we własnej sali w pierwszej rundzie. Najskuteczniejszym graczem, najbardziej aktywnym, mającym najlepsze wskaźniki był właśnie Robert Pacocha. Jedyny w tej chwili w podstawowym składzie polonistów wychowanek warszawskiej drużyny. A trzeba przecież wspomnieć o znakomitej pracy zespołu klubu warszawskiego z młodzieżą przez wiele sezonów. Od wielu, wielu już lat grupy młodzieżowe zdobywają medale w Mistrzostwach Polski kadetów, juniorów. I właśnie między innymi z takiej właśnie drużyny wywodzi się Robert Pacocha. Karwowski jeszcze raz za trzy w ostatniej sekundzie akcji, ale tym razem nieskutecznie i w dalszym ciągu 67-59, a czasu coraz mniej, 2,5 minuty i już chyba gdzieś tam w podświadomości Jarosław Zyskowski, który bardzo spokojnie prowadzi, zaskakuje mnie tym prowadzeniem. Na boisku często był bardzo nerwowy, często potrafił odburknąć, często gdzieś tam jakieś odruchy Jarosława Zyskowskiego, gdzieś niekontrolowane, a tutaj bardzo, bardzo statecznie i tak zrównoważenie prowadzi swój zespół. Przechwyt Taylora i zakończony zdobyciem 2 punktów i coraz większe podekscytowanie, coraz większa, można już powiedzieć, oznaki nawet radości na ławce rezerwowych warszawskiej Polonii. A trener Andrzej Urlep wciąż szuka najlepszego ustawienia. Za trzy trafił niepilnowany Pacesas. Teraz będą pewnie długie akcje, już będą długie, będą kontrolowali. Spojrzał na zegar Goran Kalamiza i szuka dobrze ustawionego partnera. Cały czas Kalamiza. Havrilla, ale błąd. Niedobre podanie, zaskoczyło Havrillę. Jeszcze raz Pacesas. Będą szukać teraz wrocławianie szansy w rzutach za trzy. Nie trafił Pacesas i znów nie wrócili do obrony. Przyglądali się po tej stracie Havrilli i Kalamizy piłki pozostali gracze warszawskiej Polonii. I tutaj popatrzmy. Pacesas nie trafia i osamotniony Havrilla, który był najbliżej po tej stracie, ale nie mógł sobie poradzić już z Piotrem Szybilskim. Tu jeszcze próbował zebrać piłkę, ale Piotr Szybilski kończy tę akcję. 69-64. 5 punktów przewagi, minuta 24 sekundy do zakończenia meczu. No, ma nad czym myśleć, ma o czym, co wymyślać teraz i swoim graczom przekazywać trener Andrzej Urlep. To jest pokazany rodzaj zagrywki, ale ona z pewnością będzie jeszcze jakoś urozmaicona, bo jak tutaj przed meczem żartowali sobie trenerzy i przecież wszyscy tu doskonale znają Jarosława Zyskowskiego i takie rozmowy były prowadzone. No Jarek, przecież ty wszystko wiesz o trenerze Andrzeju Urlepie. No ale myślę, że trener Andrzej Urlep przecież nie bazuje wciąż na tych samych zagrywkach, które tłumaczył, które przekazywał Zyskowskiemu, gdy ten był koszykarzem drużyny Śląska Wrocław. Minuta 24 sekundy, 5 punktów przewagi Polonii Warbut, 69-64 rozpoczyna zespół warszawski. Walter Jeklin, Pajlor, Karwowski, Havrilla i Kalamiza. To piątka Polonii Warbut. Długo kozłują. W ogóle nie szukają w tej chwili, można powiedzieć, sytuacji do zdobywania punktów. Warszawscy koszykarze, Kalamiza. Wciąż piłka między tą dwójką i kto zbierze? No proszę. O, to była teraz walka na samej linii. I tutaj było naprawdę ciężko ocenić, kto jeszcze ostatni na boisku dotknął tej piłki, bo potem, kiedy znajdowali się już gracze dwie czwórki, a więc i Kalamiza, i Pacesas poza boiskiem, to już trudno rzeczywiście byłoby ocenić, dla kogo piłka przyznana została zespołowi wrocławskiemu. Pacesas, Szybilski, daleko od kosza, Miłosierdow będzie rzucał za trzy, nie ma pozycji, dobrze teraz jest zatrzymany, ale pośliznął się i Taylor, pośliznął się i Pacesas i ten rzut nie był skuteczny. No i przerwane teraz szybko akcja, a zdenerwowany tym właśnie faktem trener Jarosław Zyskowski chciał tam jeszcze wymusić niejako na sędziach decyzję o faulu niesportowym, umyślnym, ale jednak to było tylko przerwanie akcji i rozpoczną
gracze Polonii Warmii. Teraz chciałby trener Zyskowski rzeczywiście, żeby gracze grali długo. Przerwanie akcji faulem przez Dainiusa Adomaitisa. 31 sekund i coraz bliżej no zaskakującego, niewątpliwie zaskakującego rozstrzygnięcia w tym meczu. Dwa rzuty wolne. Walter Jeklin. Rzadko w tym meczu próbował rzutów za trzy, a to jest jego też bardzo mocna broń. Tym razem tylko jeden skuteczny, ale 6 punktów przewagi na 25. Jeszcze ale Miłosierdow, przecież ten zaskakujący Miłosierdow, ale tym razem nie trafił i już efektownie, jak niejednokrotnie wzbudzał euforię grając w czarnych Taylor. Ta akcja chyba już ustala, wyłania zwycięzcę. Jeszcze Dominik Tomczyk, jeszcze piłka dla Wrocławian. 10 sekund do końca, ale duża, duża przewaga koszykarzy Polonii Warbot Warszawa. Pacesas, Szybilski, Pacesas za trzy. O, już takie rzuty rozpaczy, można powiedzieć, po raz kolejny niezastawiony Szybilski. Już myślę, że nawet nie będzie próbował Kalamiza, a jednak jeszcze zdążył. Tym razem nieskutecznie. No i można powiedzieć niespodzianka, bo może nie sensacja, zespół Polonii w tym sezonie rzeczywiście gra bardzo dobrze, ma bardzo dobrze ułożoną drużynę i może to nie jest wielka sensacja, ale niespodziewane rozstrzygnięcie w hali ludowej. Polonia Warbut wygrywa z Ideą Śląskiem Wrocław 72-66. Widzimy radość trenera Jarosława Zyskowskiego. Po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze pokonał swego nauczyciela, swego mistrza, można powiedzieć, Andrzeja Urlepa. Tym samym Polonia Warbot Warszawa jest już pewna awansu do pierwszej szóstki, a oto szóste miejsce w dwóch ostatnich kolejkach będzie się toczyć no, zacięta walka. Blachy Pruszyński, Pruszków, CWKS Legia, Pogoń i Czarni Słów po dzisiejszym wysokim zwycięstwie. To drużyny, które wciąż jeszcze myślą o pierwszej szóstce. Tyle z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.